coś dla miłośników historii, i to historii rajdów lat 70. Przemysław Bąk i jego gość. W Polsce po raz pierwszy można było przyjrzeć mu się z bliska w połowie lat 70. Bywał wtedy m.in. na dolnośląskich trasach rajdu Polski, a dosiadał go najbardziej ustosunkowany w PRL-u kierowca rajdowy, syn ówczesnego premiera, Andrzej Jaroszewicz. We Włoszech autem tym dysponowali mistrzowie rajdowi tamtych lat, Sandro Munari i Maurizio Verini. Samochód wprawdzie był jedynie dostosowanym do rajdów seryjnym modelem Fiata, ale na tyle dobrym, że wywalczenie nim tytułu mistrza świata producentów w latach 75-77 nikogo nie zdziwiło. Silnik 1.8 z mocą 130 koni, niska konstrukcja nadwozia i takoż nisko umieszczony środek ciężkości nie dawały szans innym, mniej zwartym konstrukcjom. Fiat 124 Spider, wyczynowo uszlachetniony przez Abartha, był marzeniem całej rajdowej Europy. Gdy pod koniec lat 70. kończył karierę, oddając pałeczkę Abarthowi 131 Mirafiori, wiadomo było, że już przeszedł do historii. Dziś abarthowską 124 można spotkać jedynie na trasach rajdów historycznych i na specyficznych wyścigach górskich. Nam się to udało. Oto ona. Przed nami maszyna i jej kierowca. Stoimy przy Fiacie 124 Abarth. To prawdziwa klasyka. Skąd takie auto? Z Kalifornii, bo jeszcze tam nie są takie samochody zgnite. Zresztą tamtych samochodów było do Ameryki trochę więcej wysłane jak do Europy. Poza tym to samochód z tradycjami. Andrzej Jaroszewicz startował na takim w rajdzie Polski i tutaj dużo Włochów przyjeżdżało na tych Spiderach 124. Poza tym jest to auto wymarzone do takich wyścigów górskich. Z tym, że ten samochód odrestaurowanie trwało 2 lata. Ja osobiście mam tu tradycję, bo jeździłem na Lancie Integrale, na przełęczy okraj nawet wyleciałem z trasy, ale to było w roku 90. Teraz jeżdżę jako dziadek trochę spokojniej, wszystko będzie okej. Czy są jakieś problemy z autem? Nie, temperatura jest trochę za wysoka, ale mnie to nie przeszkadza.